Mini smaczek mini! Hejka wszystkim! Witaj mini smaczku! W dzisiejszym odcinku mamy przygotowane jajka niespodzianki w przeróżnych kolorach. Jakie to są kolory mini smaczku? Już wszystkim mówię! Mamy kolor pomarańczowy, kolor żółty, zielony, niebieski, fioletowy, różowy oraz czerwony. A wiesz, jaki jest mój ulubiony? Wiem, zielony i czerwony i lubisz też żółty. Skąd wiedziałaś? Mówiłeś mi to już 1000 razy, smoczku. No naprawdę? Nie, no co ty, na pewno nie było to 1000 razy. Może 100, ale nie 1000. No może masz rację, może nie było to 1000 razy, ale tak się mówi. Jak ktoś powtarza coś bardzo często i może to troszeczkę denerwować nawet, to można tej osobie powiedzieć: mówiłeś to już 1000 razy. Że to ja to cię denerwuję? Oj, smaczku, nie smuć się, nie denerwuje mnie to. Tylko to jest takie zabawne, że nie potrafisz zapamiętać, że coś mi powiedziałeś. Masz rację, muszę popracować nad moją pamięcią. Ja znam świetny sposób na ćwiczenie pamięci. I jaki to sposób? Otwieranie jajek niespodzianek razem ze mną. Jej, naprawdę? Naprawdę, to jest genialny pomysł. Rozwijasz swoją pamięć wtedy bardzo mocno. Naprawdę? Tak, ponieważ w jajkach zawsze są jakieś fajne rzeczy, które trzeba na przykład zbudować. Tak jak na przykład Kinder niespodzianek. I w tym momencie twoja pamięć się ćwiczy, bo następnym razem, gdy chcesz coś zbudować podobnego, już mniej więcej wiesz, jak to zrobić. A, rzeczywiście! To co, mogę z tobą cię otwierać? A jak sądzisz, po co cię tutaj zawołałam dzisiaj? Żebym z tobą otwierał? Dokładnie, zgadza się! Wybierz kolor jajka i to jajko otworzymy jako pierwsze. To będzie nasz numer jeden dzisiejszego dnia. Okej, to ja wybieram kolor, o którym zapomniałaś, a który też lubię. Ja zapomniałam? Chyba też muszę poćwiczyć moją pamięć. Jaki to jest kolor, smoczku? Fioletowy, jak moje oczy. Rzeczywiście też lubisz ten kolor. Ja też muszę poćwiczyć moją pamięć w takim razie. Co tam się może kryć? Zerknijmy do środka. O! Skitarsy tutaj mamy. Coś tam jeszcze jest? Tak myślałam, że coś tam jeszcze będzie, ale to nie wygląda jak jakaś zabawka fajna. To wygląda jak coś... Jak coś, co trzeba zbudować, mini smoczku. To jest genialne. Możemy poćwiczyć naszą pamięć oraz nasze umiejętności budowniczego. Coś mi w ogóle spadło. Coś, co wygląda... Ja wiem, co to jest! Co to jest? To jest ciężarek, zobacz. No wygląda nieco jak ciężarek, ale wydaje mi się, że ciężarek to nie jest. To są jakieś koła. Zaczekaj, mam pomysł. Chyba wiem, co z tym zrobić. To wygląda jak podwozie. To są koła. To będzie jakieś autko, smoczku. Rzeczywiście, zobacz. Wygląda nieco jak ciężarówka z tej strony. Masz rację, to wygląda jak ciężarówka. Tylko jak ja to mam zbudować? Chyba w tą stronę? W tą stronę. To tutaj da się wsadzić. Wow, ale fajne. I co my tu jeszcze mamy? O, w ten sposób? Nie, może w drugą stronę. Chyba w drugą stronę. Ta-dam! Ale wiesz, co to jest? Nie, to nie jest ciężarówka. Zobacz, przyjrzyj się dokładnie. Zaczyna się na literkę W. W, literka W, tak? Wywrotka! To jest wywrotka, smoczku! Tak, zgadza się! To jest wywrotka, ale świetna! Mogę się nią pobawić? Oczywiście, smoczku, że możesz. Wracaj! Miałeś mi pomóc w otwieraniu jajek, więc chyba zabawę zostawisz sobie na później, okej? Okej, otwieranie jajek to też świetna zabawa. Wybieram kolejny kolor. Tym razem kolor żółty. Okej, kolor żółty nadchodzi. Co tam jest? Ponownie skitelsy. Czyżby tutaj było coś znowu do zbudowania? Jakieś autko? Jakiś pojazd?
Zasypmy sobie. O, coś tu było, coś tu było. Koła widzą ponownie. Chyba kolejny pojazd to będzie, smoczku. A, jest tego więcej. Jeszcze jedne koła i... co to jest? Coś do drapania pleców chyba. Nie, to wygląda jak jakaś koparka. A, rzeczywiście, masz rację, to musi być koparka. Zbudujmy ją sobie w takim razie. Zacznijmy od tych kół ponownie. O, coś nie wchodzą. Mocniej! Okej, dobra, mocniej. Wow, mocniej i wyrwałam je. Jeszcze raz. No, dlaczego to nie pyka? Spróbuj z tyłu! Okej, z tyłu może, to są tylnie koła, rzeczywiście. O, weszło, weszło. Dzięki, smoczku. Jesteś super. Teraz tak, z tej strony wchodzi to. Coś to nie pyka, dokładnie. O, chyba potrzebuje więcej siły. Chyba tak! No to jeszcze raz, tylko nie chcę tego złamać. To by było niewskazane, jakbym to złamała. Jest! Zrobiło pyk! Zobaczcie, jak się w ogóle obracają te kółeczka. Nie wiem, czy to dobrze widać. Takie czarne są, że się zlewają z podwoziem. O, teraz tak, ta część to jest dół, więc to musimy tutaj przymocować jakoś. O! Cisnąć. Jest, weszło. To było bardzo proste. Krok kolejny. Tą tutaj koparkę. To jest takie ramię. Kopiemy. Tutaj widzę taki otwór, więc to chyba tutaj. Ale w którą stronę to ma być? W tą czy w tą? Chyba w drugą. W drugą myślisz? Aha. Dobrze, w takim razie w drugą. Masz rację, bo to musi kopać przecież, prawda? Wow, ale fajno jest, podoba mi się. Wow, super, fajnie by było się przejechać taką koparką. Wow, to by było coś wspaniałego. To chyba będzie moje marzenie, żeby się przejechać kiedyś koparką. O, moje też, wow. Musiałabym chyba się zatrudnić na budowie. A nie prościej podejść na budowę i poprosić kogoś, żeby się z tą przejechał? No tak, w gruncie rzeczy sama nie mogłabym kierować taką koparką, bo nie mam żadnych uprawnień do takiego pojazdu. Masz rację, smoczku. Ach, ty to jesteś spryciarzem jednak. Ach, spryciarzu, otwieramy kolejne jajko. Który teraz kolor wybierasz? Teraz wybieram kolor czerwony. Okej. Co tam się znajduje? Czy będzie tutaj kolejny pojazd? Jeśli tak, chyba tak, bo słyszę skitelcy. Jaki to będzie pojazd? O, nic nie widać, nic nie wystaje. To jakiś mały pojazd musi być. Może to będzie deskorolka. No to niekoniecznie to o taki pojazd mi chodziło, ale może, nigdy nie wiadomo. O, to wygląda jak jakaś deska. Zaraz. Czy to będzie deskorolka? Nie, to ma skrzydła, to na pewno nie jest deskorolka. Smoczku, to jest samolot. Ale zabawnie, a myślałeś, że to będzie mały pojazd? No rzeczywiście, myślałam, że to będzie coś małego. Bardziej miałam na myśli jakiś motocykl może. Ale to nie jest motocykl, to jest samolot, tylko w bardzo małych rozmiarach. Ojejku, jak go zbudować? Na razie mamy doświadczenie tylko z pojazdami, które mają koła. Takie duże, a ten samolot no, w kół nie widzę, chyba że to są koła tylko schowane. Chyba tak. Jak ja to mam złożyć? Gdzie jest w ogóle góra? To jest góra samolotu, bo widzę okna. Tutaj siedzi pilot, zastępca pilota, a tu gdzieś chodzą stewardesy. Obsługa cała i tu na pewno gdzieś siedzą też ludzie. Och, tak to wygląda. Czy to jest góra? Chyba w ten sposób. Chyba tak, mi się wydaje. Teraz tak, tu są takie dwa otwory. O, jest, udało mi się. Jeszcze jakiś żółty element mamy. Gdzie ja mam go wsadzić? To tutaj z tyłu musi być przymocowane. A, no tak. Och. Ta-da! Jest! Samolot zbudowany. Fajny. Ciekawe, co to za linia lotnicza. Polskie linie lotnicze LOT? To chyba nie takie kolory. Nie wiem, co jeszcze. Wizz Air na przykład. To może być. Albo... Lufthansa. Fajny samolocik. Bardzo, bardzo przyjemny. Podoba Ci się? Podoba mi się, nawet bardzo. Otwieramy kolejne jajko. A, widzę, że już nie możesz doczekać, żeby zobaczyć, co tam się jeszcze kryje innego. No dobrze, otwieramy kolejne jajko w takim razie. Tym razem kolor zielony, poproszę. Okej, kolor zielony nadchodzi do nas. Liczymy teraz do trzech. 1, 2, 3 i otwieramy. Coś żółtego tutaj wystaje. Jakieś dziury tam są też. Co to może być? Co mi to przypomina? Nie wiem, co mi to przypomina.
drabinę. To chyba pojazd jakiś jest. Ale drabina? Nie wiem, co to może być tak naprawdę. Zaraz się przekonamy. Wypadły nam jakieś takie szare gąsienice. To będzie czołg smoczku. Wow! Ale ja nigdy nie widziałem na żywo czołgu. Nie widziałeś? Na pewno nie widziałeś? Nie! Albo nie pamiętasz. Może jak byłeś malutki, to widziałeś kiedyś. Nie pamiętam nic takiego. Chciałbym kiedyś zobaczyć czołg. Wow, czołgi są potężne. Ja widziałam kiedyś na żywo czołg. No, zaraz. Skupmy się tylko. Poczekaj, smoczku. Zaraz ci o tym opowiem. Tylko najpierw zbudujmy ten czołg. W ogóle to jakiś taki nietypowy on jest, bo jest koloru żółtego, a zazwyczaj czołgi są ciemniejsze i bym mogła powiedzieć nawet, że są zielone albo takie ciemnoszare. Żółtego jeszcze nigdy nie widziałam. O, jest! Zamontowałam, no prawie. Zamontowałam gąsienicę. O, tak. A co to jest? To chyba, to lufa będzie. A gdzie mam tą lufę wsadzić? Zaraz. Tu nie, ona gdzieś tak musi być. Tu jest jakiś otwór i tutaj. Z której strony? Gdzie jest przód? Chyba to jest przód, prawda? Bo tu jest gwiazdka narysowana. Więc tutaj wciskam tą lufę. Jej! Wejdzie to tu? A może z drugiej strony jednak? Nie, z tej strony wygląda źle. Z tej strony wygląda lepiej. To musi być, tak, jest czołg z lufą. O, tak jeszcze lepiej wygląda. Trochę wyżej może, o. A, jeszcze jeden element jest taki niebieski. Tędy od góry się wchodzi do czołgu. Ciach, przymocowane. Kiedyś dawno temu smoczku, był taki popularny serial, gdzie mieli czołgi. Naprawdę, wiesz jak on się nazywał? Na pewno nie wiesz, bo jesteś za młody. Powiedz mi. A, serial nazywał się Czterej Pancerni i Pies. I ten serial był czarno-biały. Ło, to musi być naprawdę bardzo stary. No, był bardzo stary, jest bardzo stary. Ale jaki fajny był, niektóre stare seriale są bardzo ciekawe. Mi się podobał, nie widziałam wszystkich odcinków, ale to co widziałam było fajne. Mimo, że było czarno-biała, jestem też przyzwyczajona do wszystkiego w kolorze tak naprawdę. Może kiedyś razem obejrzymy? Może, czemu nie? Okej, odstawmy czołg i otwórzmy kolejne jajko. A poczekaj, bo ty miałaś mi kiedyś powiedzieć o czołgu, który widziałaś. A no tak, rzeczywiście. Byłam kiedyś w muzeum i to było takie muzeum transportu, gdzie mieli przeróżne rodzaje pojazdów i tam był czołg taki gigantyczny z wielkachną lufą. Wow! Weźmiesz mnie tam kiedyś? Pewnie, że tak. Jasne. O, super! Trzymam cię za słowa. To co? Wybieramy teraz kolejne jajko, tak? Tak. Które teraz? Teraz może ryżowe. Okej. Jajko koloru różowego. O, uwaga, lufa się przekrzywiła. Samolot gdzieś w Skittlesach zaginął prawie, że... zerknijmy do tego jajka. Smoczku, jak sądzisz, co tam jest? Coś czerwonego. Jakie pojazdy są czerwone? Ja wiem, powiem ci. Dobrze, powiedz mi. Więc czerwona może być na przykład straż pożarna, albo też taka motorówka ratunkowa, taka na morzu, z takim białym krzyżykiem. Aha, dokładnie, zgadza się. Coś jeszcze czerwonego? Nie potrafię sobie przypomnieć niczego innego. Cały czas tylko w głowie mam słoneczny patrol. Tam biegali w takich czerwonych spodenkach i strojach. I tam mieli takie auta czerwone, które jeździły po plaży. A, też możliwe. Zaraz zobaczymy, czy któreś z tych rzeczy, z tych pojazdów, które wymieniłeś, jest takie jak nasz. I chyba nasz smoczek zgadł za pierwszym podejściem, co to jest. Mi to wygląda na straż pożarną, smoczku. Wow, rzeczywiście. Zrobiłam troszeczkę więcej miejsca, bo tych skittlesów nam się tu nagromadziło. Wow, ale zobaczcie, to naprawdę musi być straż pożarna. Zaraz zbudujemy ten pojazd i wszystko będzie jasne. Jedne koła, drugie, znaczy jedno, drugie. Jeden, dwa, trzy, cztery, bo one są tak przymocowane śmiesznie do siebie. O, teraz tak, tutaj musimy to wsadzić jakoś, o, w ten sposób, ciach, szybciutko nam to poszło. I tu jest drabina, która się tak wysuwa, jakby coś było bardzo wysoko, to ta drabina może się wysunąć tak dotąd i jeszcze wyżej. I strażak może wejść do góry po tej drabinie i uratować ludzi z jakiegoś płonącego budynku na przykład. O, coś mi tutaj nie wchodzi. Chyba trzeba to mocniej wcisnąć. Jest. A, tada! Oto i straż pożarna. Praca strażaka musi być straż
straszna! Dlaczego tak mówisz? No bo oni walczą z ogniem, prawda? No tak, walczą z ogniem. No może masz rację, że jest nawet i straszna. Ale. Ja bym to ujęła inaczej. I jak byś to ujęła? Ja bym to tak. Praca strażaka wymaga odwagi. Brzmi lepiej, prawda? O wiele lepiej. Czyli to znaczy, że strażacy muszą być odważni, tak? Na 100% muszą być odważni, żeby ratować innych. Wow, podziwiam strażaków. Ja też, smoczku, i to bardzo. Ja bym się chyba nie nadawała do takiej pracy, bo nie dość, że strażacy muszą być odważni, to do tego muszą być bardzo wytrzymali, muszą być silni i sprawni. A ty nie jesteś silna i sprawna? No sprawna, może jestem, ale nie jestem specjalnie silna. Zobacz na moje mięśnie, mam... Nie patrz. O, chciałeś pokazać mi swoje mięśnie, o co chodzi? Przypomniałem mi się, że mam tylko jeden. Jaki? Taki na brzuchu, zobacz. Rzeczywiście, no duży ten twój mięsień, musisz troszeczkę mniej słodyczy zjadać. No tak, rzeczywiście. Skupmy się na jajkach, co? Okej, dobrze. Zmiana tematu, tak? Więc, które jajko otwieramy? Jeszcze zostały tylko dwa. Jedno niebieskie i jedno pomarańczowe. Które? Niebieskie, poproszę. Okej, kolor niebieski. Ojku, ale tych skitalsów tutaj jest, wiecie co, ja je przesunę tak. Teraz na pierwszym planie mamy nasze piękne pojazdy. Wow, super. I jeszcze straż pożarna. Ciach. Więc otwieramy przedostatnie jajko koloru niebieskiego. Skitalsy chyba tego jajka tutaj przesypie, do połówki jajka przesypie. O, coś tutaj mamy. Co tam dalej jeszcze się kryje? Wysypę wszystko. Coś niebieskiego. I jakieś dwa koła. To chyba jest autko. Wygląda, przypomina mi Krabusa. Ojejku, ale fajne. Zbuduję to autko. Niebieski kolor, bardzo ładny kolor. Podoba mi się on. Mi też, ale wolę zielony. Wiem, rozmawialiśmy o twoich ulubionych... Co się stało? Złamałam. O nie! Co ja robiłam najlepszego? Złamałam to! O, ale spróbuję to jakoś... O nie! Za mocno nacisnęłam! Nie smuć się! Użyjemy super kleju i wszystko będzie dobrze! Myślisz? Na pewno! O, i co teraz? Będziemy mieli tylko dwa koła z przodu albo z tyłu? O ile tych nie złamię? O, te weszły dobrze! O, jak ja mogłam tak mocno nacisnąć? O nie! I co teraz? Czy ja mam klej? Chyba mam. Będę musiała to skleić. No cóż, na razie nasze autko nie będzie mogło jeździć zbyt dobrze, ale pokażę wam, jak wygląda tak czy inaczej. Uhuhu. Koła z przodu czy z tyłu, smoczku, decyduj. Z przodu! Okej. Okay. O. Nie wygląda źle. Tu zasłonię i o. Ta-da! Tak wygląda zbudowane autko. Ładne niebieskie, tylko tyle. Szabasko! Trzeba mu naprawić. Straszne. Do mechanika! Trzeba się udać z tym samochodem i powiedzieć, co się stało tak naprawdę. O, nie smuć się. Skleimy to! Na pewno. Tylko klej muszą znaleźć. Ale na razie otworzymy sobie jeszcze jajko koloru... Pomarańczowego! Ostatnie już! No tak, ostatnie! O, co tam będzie? Zakładam, że jakiś pojazd, ale jaki? No już chyba wszystkie rodzaje pojazdów mamy. Smoczku, znalazłam coś. Zobacz, tu jeszcze jedna część jest, ale skąd ona? Skąd ona się wzięła? Chyba z tego autka! O, to tutaj ma być. Czyli to nie jest takie zwykłe autko. Ono ma tutaj takie światełka. Może to jest... Policja! To jest radiowóz! Rzeczywiście, to może być radiowóz, ojejku! O, ale narobiłam jeszcze koła z... O nie, samochodowi policyjnemu to zrobiłam. Gorzej byś nie mogło. Mam nadzieję, że do więzienia za to nie pójdę. No co ty, to są zabawki. No, niby tak, ale jak to jakiś policjant ogląda i stwierdzi, o nie, wyrządziła szkodę pojazdowi, o, policyjnemu nie. Nie śmuć się, na pewno tak się nie stanie. Oby, otwórmy to jajko, skupmy się na pozytywnych rzeczach. Co tam jest, ostatnia niespodzianka. O, co to za pojazd, jakiś biały. Ej, motocykl, smoczku, no tak, motocyklu jeszcze nie było. Wow, skitelsy, siup.
przesypujemy je gdzieś tam do tyłu, żeby było więcej widać, co to za odłamany skittles. A więc są trzy części. A po co jest ta czerwona, to ja nie wiem. Tutaj, ona ma wejść tutaj. Ale co, najpierw ona wchodzi, czy najpierw to wchodzi? Zaraz, zastanówmy się. Jak to ma być? To jest chyba tył, bo tutaj widzę taką rurę. A motocykl tak mają. To będzie siodełko przecież też. O, w ten sposób. Jest, dobrze to zrobiłam. I ta część, o, tutaj wchodzi. Tada! Zrobiłam to! Całkiem dobrze mi poszło, ja się martwiłam, że nie będę mogła tego złożyć w prosty sposób. A, udało mi się! Brawo dla ciebie! Podoba mi się ten motocykl. Mogę się przejechać? Smoczku, nie wiem. Ten motocykl jest dosyć malutki, a ty wydajesz się być... Smoczku! Wracaj! Aj, martwisz się niepotrzebnie. Ja wcale nie jestem taki ciężki. To, że wyglądam na takiego z brzuszkiem, to nie znaczy, że ten brzuszek jest ciężki. Nie znasz się na smokach. O, nie znam się na smokach. Jak się nie znam na smokach? Tyle smoków, już otworzyłam w jajkach dużo smoków. Z tobą mam kontakt tyle czasu. Jak możesz takie rzeczy mówić? Łamiesz mi serce. Oj, nie dramatyzuj znowuż. Okej, dobra, nie będę. Jak ci się podobają nasze dzisiejsze niespodzianki, smoczku? Rewelacyjne są, rewelacyjne. Masz jakąś ulubioną? Tak. Która to jest? Straż pożarna podoba mi się najbardziej. A tobie? Samolot chyba. Nie, czołg. Mi się podoba czołg najbardziej. Oho, czołg jest fajny. Ciekawe, co się widzom podoba. O, jestem bardzo, bardzo ciekawa. I ja też! Może się dowiemy za jakiś czas, prawda? A na razie będziemy kończyć filmik i idziemy skleić to autko. Och, tak! A masz klej? Muszę poszukać właśnie, dlatego trzeba kończyć już ten filmik! Okej, to do zobaczenia wszystkim! Na razie! Dokładnie, trzymajcie się moi drodzy, do zobaczenia następnym razem! Subskrybujcie Mini Smoczek TV i wpadajcie na nasz kanał często! Zapraszamy do oglądania! Pa, pa!